Dámy a pánové, já všechny vítám u dalšího dílu hry Zaklínač 3 o víně a krvi. V minulé epizodě jsme dělali vedlejší úkoly, když jsme se tam vlastně rozhodovali, jestli zabít nebo nezabít tam toho, co to bylo, baziliška, a pak jsme pomáhali těm bratrům, aby se usmířili a začali spolu rodinný biznis. No a v dnešní epizodě budeme dělat samozřejmě hlavní úkoly a zajdeme si teda na večírek. No a než si teda zajdeme na večírek, tak si oblékneme vhodné šaty, protože nechceme přece Aničku naštvat. Protože Anička by nebyla ráda, kdyby jsme tam přišli v saklínecké zbroji, takže... Zdravíčko. Sakra, ble, co za styl. No, vidět, že ještě z půlnoci. Slucham? No dobrá, dobrá, tu nie ma co słuchać. Tu trzeba się przebierać. Bardzo proszę, zapraszam do mojego salonu. Jo, tak do salonu, jo, dobře, dobře, tak rád bych si něco vyzkoušel. Żarty na bok. Pokaż, co máš v tej svojej šafě. Alež proszę uprzej. Tak, co my tu máme? Máme tu nějaké oblečení, my si můžeme oblíct teoreticky i jako tady oblečení Nilfgaardský, jo, ale já bych si vzal tu buklerskou kazajku. Jinak, co jsem na začátku epizody zapomněl říct, můžete to poznat na mojí částce, co mám, 53 000 korun, je to, že jsem poprodával všechny věci, co se týče na výrobu zbrojí, protože já jsem původně chtěl si potom vyrobit, jak budeme po dohrání DLCčka, si vyrobit i zbroj školy vlka, tu velmistrovskou, tu nejlepší, ale pak jsem se rozhodl, že na to kašlu a nechám si tady tu mantikoří, takže jsem to všechno poprodával a hodilo nám to asi dobrých, kolik, 10 tisíc. A pak jsem ještě byl za tím slovotopcem, který je z... Jak se to jmenuje to DLCčko? Ze srdce z kamene. A očaroval jsem si tam u něho tu zbroj. Tu naši, co máme teďka na sobě. Tak, takže koupíme si buklerskou kazajku. Nějaký boty. A slušné buklerské kalhoty. Nilfgaardské kalhoty, tak samozřejmě buklerské. Tak, výborně. Vlčí maska, koupíme si masku. Na maškarní ples, to by, ale já ty masky mám, ale asi ono to po nás bude asi chtět tuhle tu, protože my když bychom si vzali nějakou jinou, tak ono to zase bude brát, že to nemáme, ta hra. Děkuji, na ráže to všechno. Zavše do úst. Nebo jako možná ne, možná to bude brát, že to máme, jo, ale vím, že když jsem si třeba bral oblečení základní hry v DLCčku, tak to kolikrát nevzalo, pokud si teda dobře pamatuju. No. Takže hodíme si. Vidíte? Mám to očarovaný. Mám tam to stejné očarování, jak jsem měl na té vlčí zbroji. Tak. Tak, teďka ty kalhoty ještě. Jo, a koupil jsem kameny do toho zblího oblečení. A rukavice taky nebudou potřeba. Meče si taky sděláme. A nasadíme si, kam se to dává, do kapsy, dobré. Tak, a máme to udělané, takže setkej se s Anou Henriotou v Šedířské uličce. Počkej, ještě kuši bych si mohl sdělat, že? To taky by nebylo úplně dobrý, kdybych tu kuši měl. Dobré, a můžem. Hurá, hurá na večírek, nebo na ples, nebo bůh ví, co to je. Tak. V Šedířské uličce, jo. Já si úplně nejsem jistý, jak tady ten příběh teďka pokračuje. Jako vím, že se jde na tu party, nebo na ten večírek, prostě s tou Aničkou, že někam jdeme. Ale nevím úplně, jestli předtím je nějaká mise ještě, jestli předtím budeme něco dělat. Spóźnia się. Czemu mnie to nie dziwi?
Proszę. Nie przypuszczałam, że masz takie wyczucie stylu. No, Geralt, wyglądasz naprawdę nieźle. I nawet masz maskę. Tylko nie taką, jak trzeba. Hmm. Członkowie Mandragory noszą trochę inne. Przyniosłam ci jedną. Masz. Załóż ją. Dobré, takže pochvala, ale vzali jsme si špatnou masku. No, nevadí, nevadí. Proč ty masky nosí? Dlaczego noszą te masky? Pewnie myślą, że to takie romantycznie tajemnicze. Ale prawda jest taka, że dzięki temu trudniej poznać, kto po pijanemu podszczepuje młode artystki. No dobře, chvilku Anička vypadala jako Tris, když tady přišla. Jsem si ji trochu spletl, ale jako do sekundy mi to došlo, že to není Tris. Každopádně jdeme asi rovnou dovnitř teda, A nic předtím ještě není, takže jdeme rovnou na tu party. Chodźmy, přijęcie na pewno już trwa. Mhm. Dobrze, że schowałeś broń. Inaczej na pewno by nas nie wpuścili. Masz jakiś pomysł, jak znaleźć tego Cintryjczyka? Musimy uważać, żeby go nie spłoszyć. Lepiej pytać o jego partnerkę, Cecylię. To nie wzbudzi podejrzeń. Znajdziemy ją, to znajdziemy też jego. Zwłaszcza, że on może się nas spodziewać. Co masz na myśli? W mieście natknąłem się na jego zbirów. Polowali na mnie. Tak, masz rację. Musimy być ostrożni. Chodź, nasza kolej. Szanowna pani, łaskawy panie, mam niebywałą przyjemność powitać was na przyjęciu Mandragory. Dzisiejszego wieczoru szczególnej waszej uwadze polecam widowiska przygotowane przez artystów naszej społeczności. Tak, hledáme Cecil Belante. Co je to za představení? Opowiesz nam o tych widowiskach? Dzisiejszego wieczoru Mandragora ma zaszczyt przedstawić trzy wspaniałe pokazy. Pierwszym z nich był koncert wyśmienitej Cecylii Belante, śpiewaczki o głosie szlachetnym niczym diament. Niestety, jej występ już się skończył. Szkoda. Bardzo chcieliśmy posłuchać. Na szczęście zdążyliście na pokaz wielkiego Kalestiego, mistrza iluzji wizualnej. Przyjechał do nas aż z dalekiego Ofiru. Iluzja wizualna, ciekawe. Kim jest trzeci artysta? Trzeci i czwarty, bo jest ich dwóch. Mowa o braciach Tuvena, prezentujących swój najnowszy mimodram. Dobre, tak pójdziemy na jej Cecylku. Bardzo zależy nam na tym, żeby spotkać dzisiaj Cecylię Bellante. Należą państwo do jej wielbicieli? Na pewno będzie dziś nie jedna okazja, żeby z nią porozmawiać. W tym tłumie niełatwo będzie ją znaleźć. Może mógłbyś nam trochę pomóc? Nie wiem, gdzie jest teraz, ale wiem, jak ją znaleźć. Słuchamy. Szukajcie kowirskiej orchidei. To znaczy? Cecylia ma ją wplecioną we włosy. Po orchidei poznacie ją bez trudu. Proszę, proszę. A Jaskier zawsze mi mówił, że artyści klepią biedę. Ta rezydencja nie należy do żadnego z nich. Oni są tutaj tylko gośćmi. Właścicielką rezydencji jest Oriana. Patrz, to ona. Tam, na balkonie. Widzę ją. Nie nosi maski? To byłoby bezcelowe. I tak wszyscy wiedzą, że to ona. Poszukajmy Cecylii. Jeżeli znajdziemy ją, to znajdziemy też Cintryjczyka. No, Oriana. O té vyšlo nedávno neoficiální DLCčko do Zaklínače. No, takže... Nejdi ve výklencích ženu s kovirskou orchidejí. Zúčastní se zábavy na večírku.
Vezmi si barevné petardy. Kurňa, tož to se ale zúčastníme zábavy na večírku, tož na co bysme tu jinak chodili, takže nejdřív zúčastní se zábavy, která je zde. Co si dáme? Počkej, to je jako všechno? Tady to je jako všechno, jo? Koule se žlutavou barvou, aha, 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 a co to jako dělá? Žlutavá barva. To můžu hodit? Ukaž? Nemůžu. Po kom to můžu mrsknout? Ty jsi tady jak skočila, holka? Jsi v pohodě? Já chci hodit koule se žlutavou barvou, ale nemůžu, mě to nedovolí. Jo, aha, já to musím hodit tady potom. No tak to potom jo. Tak to potom jo. Tak zaházíme. Vrhni petardy s barvou na plátno, probuď v sobě umělce. Tož to my probudíme, umělce. Velice rád. Velice rád sobě probudím umělce. Geralt z Rivie, nejlepší umělec všech dob, ty vole. Tak. Teďka koule se zelenou barvou. Já ani vlastně nevím, co tam kreslím. Mohl jsem tam něco nakreslit, že? No, na to už je teďka pozdě. Kolik to ještě chce? Ještě je 6. Tak, teďka to hodíme sem. Ještě jednu máme, Geralte, ještě jednu. A tu poslední by se měli mít v inventáři. Já nemůžu jít do inventáře a nemůžu si to dát. Ty si děláš prdel, ty vole. Ne, dobrý, můžu si to vzít takhle. Tak to je v pohodě. Tak, uvidíme, co dostaneme. Jestli vůbec něco dostaneme, za to, že jsme tady mluvili plátno. No, zatleskali, hoši, zatleskali. Tak, co tu máme dále? Opilý muž. A co máme tady? Absint. Absint je velmi dobrá pálenka. 3 panáky a do rána nevíte, co jste dělali. Tak. Co tu máme za další zábavu? Nějaké pantonymum, nebo co to tady je? Počkej, teďka jsem jako co udělal. Nevím, co jsem udělal. Nevím, k čemu to bylo, jsem velice nekulturní člověk asi. Ne, počkej, tohle už je, že hledáme tu Borinu kovirskou. Týpek tady, vole, levituje. Zajímavé, zajímavé. Ten vypadá podobně jak ten borec, co nás zajmul na tu loď. V srdci z kamene. Tak, a co pak máme tady? Co pak máme tady? Jo, my jsme zapálili lampionek, aha. Tak zapálíme lampiony, no. Co by jsme nezapálili? No a lampiony nejsou iluze. Lampiony fungují i v reálném světě. Můžu tady? Můžu. Můžu vlíz do lodi. Do rybníku s loděma. Tak a teďka už jdeme hledat. Slečnu v orchidejích ve vlasech. Tady jako jdete něco dělat, jdete dělat nějaké manželské hrátky nebo něco. Ukaž. Doprovaďte se nejprve do pořádku. Ale radši si vezmu tvoje líčení. Tak, co tady? Tady je zamčíno. No takže tady asi nic, takže asi na druhé straně bych řekl, ne? To ta nás odmítla. Ti chcou píchat. A tady ještě může mít. Vy chcete být taky sami. Mhm. Tak na druhou stranu, tam třeba bude. Ukáž? Ty se mnou nepokecáš, dobře. A tady, jo, tady, super. N
nie przeszkadzać, nie przeszkadzać! Mhm. Fiat się zgadza. Oczywiście, że się zgadza. Z tym typem karnacji Orchidea tworzy wspaniałą kompozycję. Mamy sprawę do twojej modelki. To zajmie tylko chwilę. A do mnie? Nie ruszać się! Możecie rozmawiać, ale proszę się nie ruszać. Także krasna porobizna. No, no. Ten portret robi wrażenie. Poznaję ten styl. Przecież to Dorian Villes. Łaskawa pani słyszała o mnie? Ja słyszałam, że sama Anna Henrietta chciała zlecić ci wykonanie swojego portretu. Swego czasu odezwał się nawet do mnie pałacowy szambelan. Niestety odrzucił moje warunki. Co poszło nie tak? Kiedy dowiedział się, że maluję wyłącznie akty, zerwał wszelkie rozmowy. Mówił, że nawet nie będzie obrażał jaśnie oświeconej tą propozycją. Zawsze chciałem ją namalować. Taka strata. Myślę, że jeszcze będziesz miał okazję. No, Anička se nezdá, Anička se nezdá, no, takže ty jsi Cecilka. Přišliśmy tutaj specjalnie po to, żeby się z tobą spotkać. Ze mną? Ale dlaczego? Chcemy spytać się o cintryjskiego szlachcica, z którym tu przyszłaś. Cintryjskiego szlachcica? A, ty myślisz, że ja jestem Cecylią? Musiała mnie zmylić ta orchidea. Mówiłem, nie ruszać się! Na koniec występu Cecylia rzuciła ten kwiat w tłum. Ja go tylko złapałam. Ale widziałam tego szlachcica, o którym mówisz. Bardzo chcemy z nim porozmawiać. Jak on wyglądał? Jak wielu tutaj. Wysoki brunet w masce. Wiesz, gdzie on jest teraz? Cecylia dostała od niego niewielki podarunek. Pudełko miało kształt serca. Później razem poszli w stronę stołów z poczęstunkiem. Bardzo państwa proszę, no przecież tak się nie da pracować. Zostawcie nas samych. No, takže bodinka s Vikingou to nebyla. Takže pomocí zaklinský smyslu prohledali stoly s občerstvením. Dobře, dobře. Počka, co to máme tady? Nějaké obrazy. První krůčky. Mhm. Co máme tady? Početí. Nádhera. Kámo. Ty kam jdeš? Jsi v pohodě? Co máme tady? Zrození Ludvíkovo. Nice. No, týpek se asi zasekl. Snaží se jít do zdi. Tak, co máme tady? Samozřejmě vezmeme si jablíčka a tady všechny ty jídla. To se nám bude hodit potom na hýlování, samozřejmě. Vepřové ve vlastní šťávě. Žampiony. Tak, co pak máme tady za misku? Jo, fistech. No, co máme tady? Puste pudełeczko w kształcie serca. Cecilka ju tu nechala. A ještě tady máme loutničku. No, jestli tady potká Marigolda na tom, vole, na tady tomhle tom bále nebo co to je, tak mi jemne, ty vole. Ten je naštěstí někde v Novigradu, ty vole. Tak, budeme následovat její vůni. Cecilčinu vůni. A Cecilčina vůně vede... Tady? Ne, ještě dál to pokračuje, ještě dál. Tady jsou ty lampionky. Tady jsou ty lampionky a už to vidím, že to vede tady do těch dveří. Tak, a tady strážnej. Přikro mi. Vstemp tylko dla artystów Mandragory. Chodź, coś wymyślimy.
Ja? Wszędzie poznam ten głos. Musiałeś mnie z kimś pomylić. Przez 15 lat służyłem w pałacu. Nie ma możliwości, wasza miłość, żebym was z kimś innym pomylił. Cs. Nie tak głośno. Jesteśmy tutaj incognito. To sprawa wagi państwowej. Rozkaz. Jak mogę wam pomóc? Jsme tady inkognito, ale ta polština je úžasná. No, neříkej nikomu, že jsi nás viděl. Mám naději, že můžeme líčit na tvojou diskreci. Očivíště. Bende milčal jak klub. Tak, a viděl jsi Cecilku? Šukáme Cecilí Belante. Viděl jsi ho? Je v svojej garderobě. Přišla v towarzystwie jakiegoś šlachtica. Wyraźnie. Mieli się ku sobie. Jak wyglądał ten mężczyzna? Był wysoki i barczysty. Spod maski widać było, że nosi czarną brodę. I mówił z obcym akcentem. Przeciągał głoski. To na pewno on. Musimy dostać się do jej garderoby. Jak najszybciej. Tak jest. Zaprowadzę was. Lepiej zostań tutaj. A jeżeli ktokolwiek będzie próbował stąd uciec, zatrzymaj go. Rozkaz. To už jdeme. Šipko, choďme na górę. Jdeme nahoru, počkej, nemůžu. No nemůžu asi. Co máme tady? Hanské vlákno, Tak, do kterých dveří nám ta vůně vede? Do to těch. Bogově. To chyba Cecylia. Nie ma pulsu. Spóźniliśmy się. Poderżnął jej gardło. Co za bydlak. Drzwiami nie wyszedł. Strażnik by go zauważył. Może wciąż być w pobliżu. Musisz go znaleźć, zanim komuś jeszcze zrobi krzywdę. A ja natychmiast powiadomię Orianę. Koniec przyjęcia. Nie powinniśmy się rozdzielać. Geralt, nic mi nie będzie. Biegnij za tym człowiekiem, a ja sprowadzę straż. Ona umřela, no to ne, počkej, já ještě vylezu. Nevylezu, protože ona nás tu zamkla, ta svíně, teda Anička. Tak, toto už nepotřebujeme, už jsme rozbohatí. Něco dalšího, nic dalšího. Můžeme ukrát prohledat, co máme tady. Zlatá skřínka, zlatý talíř. Já jsem se chtěl ještě podívat tam do těch ostatních dveří, co tam je, do těch dalších pokojů, ale tak očividně už mi to asi hra nedovolí. Zabiju ją i pevně vyšedl na balkon. Šel na balkon, jo? Tady máme otisk. Krvavý otisk dłoni i zrobił z nich podest. To on. Musí být silný. No, ono to vypadá, že se do toho dalšího pokoje přece jenom podíváme, protože tady jsou dveře. Dveře, které vedou na další balkón. Tady asi si holuby, co máme tu? Překladając drzwi z tłumu doniczkę i wdepnął v rozsypanou ziemię. Šlápl do hlíny. Počkej, tady ještě nechci jít, tady můžu, nemůžu. No tak půjdeme tady po stopách. Pevně vzpěl se po té drabince. Vyšplal po žebříku. Jakým žebříku, what the fuck? Co? Jo, tady po tomhle, aha, já si říkám. Tak, co tady, tady už můžeme jít? Strožně. Může vtěž být v poblížu. Musím být na pozoru, ještě týpeček tu bude, jako jo, ještě je dost možný, že tu bude. Tady je ta samá skřínka s těma talířkama. Pęknięte lustro. Ktoś mocno w nie uderzył, a potem spadł na podłogę. Proč by mlátil do zrcadla? Tady nic potřebného, bereme už jenom jídlo. Bereme už jenom jídlo, tyhle z ty zbytečnosti na to už já sedu. Tak, co máme tady? Ogniwa z zerwanego łańcuszka. Pewnie to na nim wisiał klejnot. Jo, tenhle ten klejnot. Cenný klenot, berem. Klejnot a na nim krvavý odcisk palca.
To pewnie po niego przyszedł złodziej. Obok leżą drobne ogniwa, jak z zerwanego łańcuszka. I tady došlo k boji, tak proto, aha. Co tady? Z wyłamanym zamkiem, otwarta wytrychem. No jasný, to byl ten náhrdelník, že? Tak, co tu máme dalej? Tady? Pusty kałamarz, przewrócony w stronę pokoju. Tady někdo škrábl obraz. To jest nacięte. Obraz wygląda jak rozdarty nożem. Tak, co máme tady? To wygląda na cenne, a jednak nie po to przyszedł. Nepřišel pro tohle, ale Geralte, to už jsme slyšeli. Co máme tady v truhle? Sebrané básně Gonzála de Verceo, Verkeo. Je ty francouzský jména moc nendou. Na ostěžnici jsou šlady krví. Ktoś vypadl přes okno. Nikdo vypadl ven, jo? Okej. Okay. Je vygięty. I usmarovaný krvěl. Ktoś chtěl se go złapać. No co nám tu ještě zbývá, ty vole? Můžeme pojít tady dveřma. Nůž. Zdobený lovecký nůž. Já se chci ještě ale než to zeberu, protože já si myslím, že se něco stane. Kdo jako vyskočil z toho okna, ale to asi neuvidíme. No dobře. Bereme nůž. Já to zdobený nůž myšlivský. Pevně vytroncený v čase války. Tak, jdeme. Vypadá na to, že klejnot znajdoval se v škatulce. Cintrejczyk próbował go wziąć, ale ktoś mu przeszkodził. Wywiązała się walka, którą ktoś skończył za oknem. Upadek musiał go zabić. Skoro klejnot wciąż tu jest, tym kimś był pewnie sam Cintrejczyk. Zatem to jest ten śledczy. Wiedźmin, tak? Tak, to on. Wspólnie znaleźliśmy ciało, a potem ruszył tropem zabójcy. I dotarłem tutaj, ale znalazłem tylko ślady walki. Wygląda na to, że Cintrejczykowi nie udało się kolejne zabójstwo. Niestety Cecylia nie miała tyle szczęścia. Biedna dziewczyna. Zawsze mówiła mi, że wybiera sobie niewłaściwych mężczyzn, ale nie przypuszczałam, że sprowadzi tutaj mordercę. Dam znać służącym. Niech natychmiast zajmą się jej ciałem. A my usiądźmy. To opowiem wam wszystko ze szczegółami. Nakryłam go w trakcie kradzieży. Grzebał w moich rzeczach. I co? Wezwałaś straż? Nie było na to czasu. Nie chciałam, żeby uciekł. Akurat był odwrócony plecami, więc zaatakowałam. Uderzył głową o ramę obrazu. Krwawił i był zamroczony. Wyciągnął nóż. Potem wszystko potoczyło się bardzo szybko. Udało mi się wytrącić mu broń, odepchnęłam go. A on wypadł przez okno. Tak, właśnie tak. Zautočit na něj nebylo rozumné. No. To niezbyt rozsądne stawać do walki z uzbrojonym złodziejem. Bo jestem damą i noszę suknię, a nie zbroję. Umiem o siebie zadbać. Szpilka do włosów może wyglądać jako zdoba, ale wbita w oko. Zabija równie skutecznie jak miecz. Także myślę, że wiem, po czym ten złodziej szedł. Mówisz, że kiedy weszłaś do pokoju, ten mężczyzna próbował cię okraść. Stał nad moją toaletką i przeglądał biżuterię. Przyszedł po ten klejnot. Zabrałem go na wszelki wypadek. Przecież to serce tu są. Oriano, skąd je masz? Kupiłam od pewnej młodej dziewczyny kilkanaście lat temu. Proč je srdce tu santu tak důležité? Dlaczego ten klejnot jest taki ważny?
Serce przez lata należało do mojej rodziny. Później zaginęło. Nie sądziłam, że kiedykolwiek się odnajdzie. Wygląda na to, że ktoś szukał go bardzo wytrwale. Po złodzieju została torba z narzędziami. W środku był też ten rysunek. Proszę, zobacz. Serce tu są. Bardzo wiernie odwzorowane. Cintryjczyk pracował na zlecenie i bardzo dobrze wiedział, czego ma szukać. Czyli szukamy nie jego, tylko jego zleceniodawcy? To nasz jedyny dowód? Mamy jeszcze broń, którą zaatakował Oriane. To nóż myśliwski, służy do skórowania zwierzyny. Na rękojeści jest jakiś herb. To herb rodowy Duntyn. Pan tego kasztelu jest zapalonym myśliwym. Może to jest nasz trop? Takže co je Duntyn? Duntyn, nebo jak oni to říkali? Duntyn. Pamiętam to miejsce. Jeszcze kilka lat temu było opuszczone. Jakiś czas temu wrócił do niego ostatni dziedzic rodu, Roderick. Wprowadził się tam i odnowił kasztel. Wiesz coś więcej o tym Roderiku? Jego dziadek był doradcą królowej Ademarty. W nagrodę jego rodzinie nadano te ziemię. Roderick jest odludkiem. Otacza się tylko niewielką drużyną rycerzy. O ile można ich nazwać rycerzami? To zbójcy z herbami na tarczach. Także musimy to prowierzyć, a podziwać co tam je. Oriano, mam nadzieję, że wszystko, co zostało tu powiedziane, zachowasz dla siebie. Jeżeli ktoś dowie się, że kradzież klejnotu zakończyła się fiaskiem, zleceniodawca może nam uciec. Ale musimy działać ostrożnie. Wszystkim nam zależy na dyskrecji. Nie pytam, o co w tym wszystkim chodzi, ale oczekuję, że mnie też już nikt nie będzie niepokoił. Proszę mi wybaczyć, pani Oriano. Czy mogę prosić na słowo? Wybaczcie mi na chwilę. Co si myslíš o Orianie? Co myślisz o tej Orianie? Niewielu ludzi wprawia mnie w zakłopotanie, ale przy niej czuję się niespokojna. Dobrý názor. Na tej kresbě mi něco povědomého. Ten rysunek wykonano na takim samym papierze, na jakim zapisano imiona ofiar vampira. Atrament jest również identyczny. Wygląda na to, że mamy naszych szantażystów. Którzy nie tylko stali za morderstwami bestii, ale też kradli Sangreal i chcieli dostać serce Toussaint. Zarówno wino, jak i klejnot są bardzo blisko związane z tobą. Nie wierzę, że to przypadek. Obawiam się, że dalszą częścią planu może być zamach na twoje życie. To może być coś jeszcze innego. Pośród tych ludzi może być moja siostra Siana. Została odsunięta z dworu, kiedy byłyśmy dziećmi. Moi rodzice ją wygnali. Od tego czasu jej nie widziałam. Także sestrička, jo? Proč ji vyhnali? Dlaczego twoja siostra została wygnana? Siana była przeklęta. Twoi rodzice narazili się jakiemuś czarodziejowi? Nie. Urodziła się w złym czasie. Mówili, że jest dotknięta klątwą Czarnego Słońca. Geralt, to prawda? Ludzie są źli, bo urodzili się w złej fazie Księżyca? Może. A może dlatego, że od urodzenia traktuje się ich jak trędowatych. Izoluje i wytyka palcami. Pewnie nie było jej łatwo. Ona była zła na cały świat. Czuła się gorsza, ale kryła to pod maską pewności siebie i buty. Bywała też okrutna. Pamiętam jedną z takich sytuacji. Wmówiła Cedricowi de Colbert,
że w snach potrafi przewidywać przyszłość. Byliśmy jeszcze dziećmi, a brat Cedrika kochał się we mnie. To było niewinne, szczenięce zauroczenie. Siana o tym wiedziała. Powiedziała Cedrikowi, że przyśniło się jej, że zostanie zabity przez własnego brata. Cedrik ukradł ojcu miecz i zabił brata. Do dzisiaj nie może się z tego otrząsnąć. W końcu musiała opuścić pałac. To było kilkanaście lat temu. Bardzo za nią tęsknię. Takže Kletba Černého slunce. No, to pokud jste viděli seriál nebo četli knížku, tak tím byla prokletá i Renfri. Jestli teda ta kletba vůbec existuje, protože to je takový zase ošemetný téma tady v zaklínačském světě, takže... No, jdeme dál. Myslíš, že v tom má prsty? Dlaczego sądzisz, že tvoja siostra může být zamieszana v té sprawy? Víš, ona byla bardzo zaborcza. Zawsze była zazdrosna, jeżeli miałam coś, czego ona nie dostała. To chyba normalne między siostrami, że rywalizują. To prawda. Ja też nie pozostawałam jej dłużna. Czasami bardzo mi tego brakuje. Kradzież mojego wina była pierwszą poszlaką. To do niej pasuje. Ona lubiła utrzeć mi nosa. Pewności nabrałam dopiero przy sercu tu są. Siana dostała je w prezencie od ojca. W czasach, kiedy jeszcze uważali, że jest tylko niegrzeczną dziewczynką. Jeżeli ktoś chciał zdobyć moje wino, a później zlecił kradzież książęcego klejnotu, to musiała być moja siostra. Zachcianki upadłej księżniczki. Ta, to rzeczywiście może być prawda. Teraz twoja misja nabiera nowego znaczenia. Pójdziesz do Duntyn, i jeżeli Siana tam jest, odnajdziesz ją. Bez względu na to, co zrobiła, nie może jej spaść włos z głowy. Dopilnujesz tego. No, ja ze Sianą mam trochę inne plany, ale to bych spoileroval, takže dohlednu na to, nemůžu nic slíbit. Řekneme jej, že na to dohlednem. Jeżeli ona tam jest, znajdę ją. Oby ci się udało. Bardzo chcę z nią porozmawiać. Jak siostra z siostrą. Wasza miłość. Geralcie, chciałam kogoś przedstawić. Regis, co za niespodzianka. Nie wiedziałam, że jesteś w Beauclair. A to jest... Mój bliski przyjaciel, Detlaf van der Eretain, przybył z Nazairu. Razem pomagamy obecnemu tu Wiedźminowi. Ach, tak. Ale co robicie tutaj u Oriany? Zrobili mi niespodziankę, a ja zaprosiłam Regisa na lampkę wina. Znamy się od bardzo, bardzo dawna. Podobno wy dwaj też się znacie, a nawet jesteście przyjaciółmi. Tebe to przekwapuje? Je to tak? Mało na kim mogę polegać tak, jak na Regisie. I mam nadzieję, że on tak samo myśli o mnie. Ciekawe. Wygląda na to, że przeciwieństwa rzeczywiście się przyciągają. Nie daj się zwieść pozorom, kochana. Geralt ma bardzo wiele zalet, tylko skrzętnie chowa je przed światem. Mówiliście, że pomagacie mu w wykonaniu zlecenia. Podejrzewam, że chodzi o bestie. Mistrzu Wiedźminie, może rozwiejesz moją ciekawość? Jak to jest stać oko w oko z potworem, kiedy masz tylko dwa wyjścia? Zabić albo zostać zabitym. Wbrew pozorom nie na każdego potwora rzucam się z mieczem. Z niektórymi wystarczy porozmawiać. Ciekawe, co taki potwór mógłby chcieć ci powiedzieć. Może chciałby przeprosić. Zaraz, ale za co potwór miałby przepraszać Wiedźmina? Że zabijał. Ale może czasami nie ma wyboru. Zwłaszcza kiedy trzeba chronić bliskich. Ten omlouvá, stejně jako lidé.
No, stejně jako lidé, ale zároveň to neomlouvá, takže dáme stejně jako lidé. Zupełnie jak ludzie. Postawieni w odpowiedniej sytuacji też będą zabijać. Rozumiesz to. Pewnie dlatego jesteś przyjacielem Regisa. O ile dobrze cię zrozumiałem, wolisz pomóc potworowi, niż go zabić, tak? Jeśli to możliwe, to tak. Przynajmniej próbuję. Zostawmy już temat wiedźmiństwa. Regis wspominał, że pochodzisz z Nazeiru. Byłam tam kiedyś w dzieciństwie. Dobrze to wspominasz? Było wspaniale. Pamiętam, że byłam zachwycona tamtejszą modą. Najbardziej podobały mi się te głęboko rozcięte suknie. Chyba kończy nam się wino. Zaraz poślę do składziku po nową butelkę. Pozwól, że ja pójdę. Regis, pomożesz mi? Znasz się na winach lepiej niż ja. Zaraz wracamy. Jest w tej rozmowie coś bardzo wyjątkowego, nie uważasz? Wampiry, wiedźmin i księżna tu są? Bardzo, Regis. Bardzo. Dlatego chciałem z tobą porozmawiać w cztery oczy. Oszalałeś? Przyprowadziłeś tu Detlafa? Geralt, pozwól, że ci wyjaśnię. To ja wyjaśnię tobie. On jest niebezpieczny. A ty miałeś go pilnować. Mój drogi, właśnie to robię. Detlaf ufa, że uda ci się wykonać zadanie i nikogo więcej nie zabije. Przynajmniej do czasu, aż dostanie w swoje ręce ludzi, którzy porwali Renę. Vím, kde ti vydírači jsou, odkud se znáš s Orianou. Je to vážně náhoda, že jste se zůstavili. Podejrzewam, že neznaleźliście się tutaj przypadkiem. To były doprawdy zbieg okoliczności. Nie, podpowiedział nam uczynny ptaszek. No, odkud se znáš s Orianou? Ta Oriana, to naprawdę twoja przyjaciółka? Można jej ufać? Znamy się ze starych czasów, jeszcze zanim poznałem ciebie. I zanim osiadła w Beauclair. W sumie nie widziałem jej całe lata. Wiesz co, opowiem ci o niej przy innej okazji. Wiem, gdzie ci wydzieraci są. Słuchaj uważnie. Dowiedziałem się, gdzie są szantażyści. Siedzą w kasztelu Duntyn. To świetna wiadomość. Jeżeli oni tam są, to pewnie jest tam też Rena. Księżna podejrzewa, że będzie tam również jej dawno zaginiona siostra. I że może mieć coś wspólnego z szantażystami. Czyli musisz teraz wyciągnąć stamtąd dwie dziewczyny. I właśnie dlatego nie możemy o tym powiedzieć Detlafowi. On pragnie zemsty. Geralt, spokojnie. Musisz mi zaufać. Nie, Regis, nie możemy ryzykować. Zatrzymaj go tu, a ja pójdę do Duntyn. Sam? Sam. Bo wtedy będę miał pewność, że ani jednej, ani drugiej dziewczynie nie stanie się krzywda. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Dobrze, zajmę się Detlafem. A ty uważaj na siebie, przyjacielu. Wspaniale, Detlafie. Cieszę się, że przywołałeś te wspomnienia. O, jesteście z powrotem. Chwilę wam zaszło. Wybór wina wbrew pozorom nie jest taki łatwy. Zwłaszcza jeżeli pić mają je tak piękne i znamienite damy. Regis jak zawsze szarmancki. Tym bardziej mi przykro, że nie dokończę z wami tej drugiej butelki. Obowiązki wzywają. Wasza miłość to była przyjemność. Dziękuję ci za pomoc. Jesteś nieoceniona. Geralcie, odprowadzisz mnie? Muszę przyznać, że masz naprawdę niezwykłych przyjaciół. Ten Detlaf to bardzo intrygujący człowiek. Wyprawiał ci o sobie hodnie. Nie znam go za dobrze. Opowiadał ci o sobie? Niewiele, ale potrafię wyczuć, jacy ludzie są naprawdę.
Inaczej nie przetrwałabym na dworze tygodnia. I jaki on jest? Wrażliwy, smutny. Nosi w sobie jakąś tragedię. Ale to dobry człowiek, tylko zagubiony. Dlatego wydaje się taki oschły. Wobec to był zajmowy wieczór. Nie spodziewałbym się, że dzisiejszy wieczór skończy się w taki sposób. To prawda. Ale nie wyciągnęłam cię stamtąd na romantyczny spacer. Chciałam upewnić się, że wiesz, co masz robić. Wiem. Udam się do Duntyn. Zdecydowałam, że będą cię wspierać moi gwardziści. Spotkasz się z nimi w młynie hrabiego de la Croix. To nad rzeką Saint-Retour. Nieopodal karczmy Kuroliszek. Damien i jego ludzie będą tam na ciebie czekać o północy. Wspólnie przeprowadzicie atak. No dobré, takže večírek máme za sebou a máme se setkat po půlnoci s Damianem u mlýna hraběte de la Croix, nebo jak se to čte. Tyhle s týmera mi fakt nejdou, tyhle s tým francouzský. No, každopádně, tady to samozřejmě, dámy a pánové, dneska ukončíme. O půlnoci se s Damianem setkáme až po příští epizodě, příště dáme samozřejmě opět vedlejší úkoly. Jinak, budeme muset najít a ochránit dvě ženštiny. No nádhera, no nádhera. Každopádně, jak už jsem říkal, dámy a pánové, já se tady s váma dneska rozloučím. Budu samozřejmě moc rád za každý like, odběr či sdílení. Budu taky moc rád, když se podíváte na moje ostatní videjka. Když okomentujete tohle videjko, budu taky moc rád, když tady talent to stařena přestane kecat. A já jsem opravdu moc rád, že sledujete. A děkuju. Zatím, zdarec.